19 lipca, Ilona Wróblewska-Czarnocka. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na Teledzień. Policja apeluje o ostrożność, a przede wszystkim o przestrzeganie obowiązujących przepisów. Nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wielu tragedii na drodze. Wczoraj do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 74. Do tragicznego w skutkach wypadku drogowego doszło wczoraj 18 lipca 2022 roku około godziny 15 na drodze krajowej 74 w miejscowości Dzbanki na terenie gminy Szczerców. Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy pracowali na miejscu zdarzenia, wynika, że 33-letni mieszkaniec Bełchatowa, który kierował samochodem marki Seat Toledo, jechał z kierunku Ruśca w kierunku Bełchatowa na prostym odcinku drogi w rejonie prowadzonych remontów drogowych, nie zachował należytej ostrożności, nie dostosował prędkości do warunków drogowych i najechał na pojazdy, które stały i oczekiwały na możliwość dalszej jazdy. Najpierw najechał na tył dostawczego Iwego, a później wjechał w tył zestawu ciągnika siodłowego. Ostatecznie skończył jazdę, wpadając do rowu. Na miejscu pracowały służby ratunkowe. Niestety w wyniku tego wypadku drogowego na skutek odniesionych obrażeń, mimo prowadzonej na miejscu zdarzenia akcji reanimacyjnej, 33-letni kierowca poniósł śmierć na miejscu. Na miejscu pracowali policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora wykonali oględziny. Zabezpieczyli ślady, ustalili świadków tego tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Teraz okoliczności, wszystkie okoliczności i szczegóły wypadku ustalają policjanci z Wydziału Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym. Na kanwie tego tragicznego w skutkach wypadku drogowego po raz kolejny apelujemy do kierowców i do wszystkich uczestników ruchu drogowego o bezpieczną jazdę. Pamiętajmy, że nadmierna prędkość, że brak uwagi, ostrożności, brak obserwowania tego, co się na drodze dzieje, często doprowadza niestety do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych i do wielu tragedii rodzinnych. A wczoraj dostaliśmy kilkanaście minut, chyba po godzinie 15 wpłynęło zgłoszenie o wypadku w miejscowości Dzbanki właśnie na obwodnicy Szczercowa. Tam jest odcinek drogi remontowany, jest, że tak powiem, zamknięty jeden pas ruchu naprzemiennie. No i właśnie tam stały samochody na czerwonym świetle i jeden z kierowców samochodu osobowego nie zatrzymał się. Uderzył w stojące samochody z tyłu, próbował się jeszcze ratować w ostatniej chwili, odbił na rów i dlatego zahaczył dwa samochody stojące właśnie z tyłu. To były samochody ciężarowe. Niestety, no niestety ten wypadek skończył się dla niego tragicznie, bo po kilkunastu minutowej tam reanimacji ratownik odstąpił najpierw od działań reanimacyjnych po wydobyciu, a później lekarz lotniczego pogotowia ratunkowego określił zgon po przybyciu na miejsce. Kierowcy poruszający się po mieście powinni szczególnie uważać, przejeżdżając ulicą Okrzei. Tam bowiem zmieniła się organizacja ruchu. Rozpoczął się kolejny etap pracy związanej z budową łącznika między ulicami Okrzei a Kopeckiego. Powstaje skrzyżowanie, które będzie łączyć właśnie tą nowo powstającą drogę łączącą właśnie Kopeckiego z Okrzei. Na ulicy Okrzei wprowadzony został ruch wahadłowy. Jest sygnalizacja świetlna, która kieruje tym ruchem. Należy naprawdę stosować się do tej nowej organizacji ruchu. Ta inwestycja, ona idzie zgodnie z planem. Wykonawca termin na zakończenie całości prac ma do września 2023 roku. To jest wybudowana zupełnie nowa droga, nowy łącznik. Ona biegnie przez właściwie nieużytki. Ma odciążyć ruch na Wojska Polskiego. Ten łącznik ma spowodować taką sytuację, że łatwiej będzie wjechać w centrum miasta bez konieczności przebijania się właśnie przez ulicę Wojska Polskiego. Tam oprócz tej nowej drogi będzie również obustronnie wykonany chodnik, oświetlenie uliczne, ścieżka rowerowa i co warto zauważyć, również będzie most, który będzie umożliwiał przejazd przez rzekę Rakówkę. Kierowców
proszę o cierpliwość. No niestety, żeby droga mogła się łączyć, potrzebne jest skrzyżowanie właśnie po to, żeby wszystkie ulice były ze sobą skomunikowane. Ten ruch wahadłowy, który został wprowadzony, on będzie tak długo obowiązywał, jak długo będzie taka potrzeba, tak? Trzeba dać czas budowlańcom na wykonanie tej drogi. Proszę o cierpliwość. Mam nadzieję, że te utrudnienia nie są aż tak uciążliwe dla kierowców. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie bełchatowskim 3 osoby otrzymały pozytywny wynik testu na koronawirusa. Jak podaje rządowa strona, minionej doby wykonano 9 testów, z których 3 wskazały wynik pozytywny. W województwie łódzkim jest 138 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 0, natomiast liczba wykonanych testów 404, w tym 141 z wynikiem pozytywnym. W całej Polsce natomiast mamy 3251 potwierdzonych przypadków zakażenia. Nowych zakażeń odnotowano 2703, natomiast ponownych zakażeń 548. 5 osób zmarło, 3 osoby wyłącznie z powodu COVID-19, natomiast 2 osoby posiadały choroby współistniejące wraz z COVID-19. Lekarze POZ wydali 3504 zlecenia na wykonanie testów. Łącznie wykonano 9915 testów, 3402 wskazało wynik pozytywny. PGS Krabełchatów zakontraktowała kolejnego przyjmującego. To 23-letni Jakub Rybicki, który ostatni sezon spędził w belgijskim Lindemans Alst. No, jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony. To jest niebo a ziemia w porównaniu do organizacji Ligi Belgijskiej i w ogóle to jest tak naprawdę trochę inny świat. W sumie to był taki bardzo spontaniczny pomysł właśnie po graniu w Radomiu, że zdecydowałem się wyjechać za granicę i myślę, że to był dobry krok, żeby się rozwinąć i w ogóle spróbować czegoś innego. Jest bardzo dużo grania i trenerzy zazwyczaj tam strasznie dużo rotują, więc każdy ma jakiś tam swój epizod. Tak, oczywiście, spotkaliśmy się wiele razy na meczach właśnie Alst z Mazaik, ale okazji porozmawiać jeszcze nie mieliśmy, więc to wszystko przed nami. No myślę, że to też na pewno będzie ciekawe doświadczenie i myślę, że będziemy się dobrze uzupełniać tutaj w drużynie. To będzie dobry taki kop motywacyjny dla mnie i dla całej drużyny, żeby coś osiągnąć w tym sezonie. To wszystkie informacje w dzisiejszym Tyle Dniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.